Cześć, tutaj Piotrek. Dzisiaj mamy dla Was materiał, który zapowiadaliśmy już przy okazji testu bulsa WK AM1, czyli pinion MGU112. Zapraszamy! Co to takiego? No, tutaj sama nazwa dużo nam mówi, bo MGU to skrót od Motor Gearbox Unit, czyli mamy tutaj silnik elektryczny połączony w jednej dużej puszce z napędem. Stresujemy ten rower troszkę, a dobra, przeżyję. Mimo dużych zmian w konstrukcjach, które mamy w ostatnich latach, no, ciężko się nie zgodzić, że napęd to jest ta najbardziej newralgiczna, zawodna, a jednocześnie upierdliwa część, czy komponent czy zestaw komponentów w rowerze. No bo tak, z jednej strony jest to element, który jest bardzo podatny na uszkodzenia mechaniczne, no bardzo łatwo zahaczyć tylną przerzutką o jakieś przeszkody i możemy zgiąć hak, bądź go zerwać, czy też uszkodzić, zerwać wózek na przykład. i Niestety w tym momencie kończymy naszą jazdę. Kolejnym elementem jest jego, kolejnym elementem, kolejną wadą jest jego szybkie zużycie, tak, zarówno wyciąga nam się łańcuch, zużywa się kaseta czy zębatka w rowerze, a na koniec dochodzi konieczność jego regularnego czyszczenia, smarowania czy też odpowiedniej regulacji. Na rynku znajdziemy wiele różnych rozwiązań, w których producenci próbowali pozbyć się klasycznej przerzutki kasety i łańcucha. Najbardziej popularnymi rozwiązaniami są piasty planetarne, jak choćby stary i dobrze znany Shimano Nexus. Natomiast jest to rozwiązanie, które owszem, dobrze sprawdza się, natomiast raczej w rowerach miejskich i turystycznych, bo zmiana biegów jest stosunkowo powolna, mamy ograniczony zakres biegów, no i przede wszystkim nie możemy zmieniać biegów Biegów, pedałując czy pod obciążeniem. Wracając do piniona i jego skrzyń biegów, są one dostępne na rynku już od ponad 10 lat, ale do tej pory znajdują zastosowanie głównie w rowerach użytkowych czy też rowerach ekspedycyjnych, gdzie głównie stawia się na bardzo wysoką niezawodność i bezobsługowość tego systemu. Natomiast póki co producentowi nie udało przebić się do mainstreamu i wyprzeć klasycznego rozwiązania, czyli Przerzutki i kasety w rowerach sportowych, czyli głównie w rowerach MTB. Natomiast dynamiczny rozwój segmentu rowerów wspomaganych elektrycznie, moim zdaniem, ma szansę to zmienić, bo właśnie w elektrykach napęd roweru jest narażony na jeszcze większe siły i uszkodzenia niż w klasycznym rowerze, zwłaszcza w przypadku mniej zaawansowanych użytkowników, mianowicie zmiana pod obciążeniem. Tutaj nie dość, że mamy moc generowaną przez kolarza. To jeszcze bardzo dużą moc generowaną przez silnik, i tutaj uszkodzenia napędu w postaci choćby zerwania właśnie łańcucha ze względu na dużą siłę są znacznie częstsze niż w rowerach analogowych, a jednocześnie napęd w elektrykach ulega jeszcze szybszemu zużyciu. Główną wadą, a jednocześnie prawdopodobnie tym, co najbardziej wpływało na mniejszą popularność skrzyni biegów jest to, że musimy specjalnie skonstruować ramę, zaprojektować ją tak, aby w ramie znalazło się miejsce na skrzynie biegów. No, w przypadku rowerów elektrycznych tego problemu nie mamy, bo wszystkie bardziej zaawansowane elektryki i tak mają centralnie umieszczony w rejonie mufy suportu silnik. No i tutaj Pinion zaproponował nam rozwiązanie, gdzie... W tym miejscu, gdzie w klasycznym elektryku, klasycznym mam na myśli takim, który ma normalny napęd, znajduje się silnik, znajdziemy puszkę, która łączy te dwa elementy, czyli właśnie silnik i napęd w jednym. Jak możecie zwrócić uwagę, całe to rozwiązanie jest tak naprawdę niewiele większe niż klasyczny sam silnik elektryczny, który wspomaga rower, i jest on bardzo fajnie wkomponowany w tą ramę. Mimo, że premiera tego systemu miała miejsce niecały rok temu, to piniona MGU możemy znaleźć w rowerach takich marek jak właśnie Bulls, Simplon, Rotfield czy Flyer. Także widać, że zdecydowanie rynek podchwycił to rozwiązanie i może w niedługim czasie stać się ono bardzo popularne. Ale co właściwie czyni go takim wyjątkowym i bardzo interesującym? No to jakie są jego mocne cechy? Przede wszystkim. Totalna bezobsługowość. Tutaj producent chwali się, że e, ten system trzeba serwisować. A serwis polega na wymianie olejów w skrzyni biegów raz na 10 tysięcy kilometrów, czyli tak naprawdę prawdopodobnie na całe, całe życie takiego roweru, bo śmiem wątpić, żeby ktoś przejechał więcej niż 10 tysięcy kilometrów na rowerze EMTB. Jeśli chodzi o pasek, to według zapewnień producenta może on wytrzymać nawet 20 tysięcy kilometrów, także tutaj w ogóle nie musimy wymieniać tego komponentu. Tak samo cały ten okres powinna wytrzymać zarówno tylna zębatka, jak i przednia zębatka. Kolejna zaleta to nieporównywalna z żadnym klasycznym napędem retencja łańcucha, czy w tym przypadku paska. No możecie zobaczyć, ja to naciągam naprawdę z bardzo dużą siłą, i tutaj praktycznie e, nic się nie rusza. No tutaj zastosowano naprawdę pancerne rozwiązanie mamy olbrzymią, no wręcz ciężko wyglądającą przemysłową sprężynę o bardzo dużej sile, a tutaj mamy napinacz Gate snubber, a dodatkowo e, mamy, do, mamy napinacz e, tutaj z tyłu, który. E, Naszym zdaniem nie jest niezbędny, bo to naprawdę się trzyma bardzo mocno, ale no dzięki temu pasek nie ma prawa spaść z tylnej zębatki. Z kolei doszukaliśmy się pewnego minusu takiego rozwiązania, a mianowicie jeśli chcemy ściągnąć tylne koło w rowerze, to oprócz odkręcenia tylnej ośki musimy również odkręcić ten hak, na którym zamocowany jest napinacz, żeby to tylne koło wyjąć. Kolejną bardzo dużą zaletą takiego rozwiązania, czyli integracji silnika, czyli wspomagania elektrycznego z napędem, jest to, że one dzięki temu, że są zamknięte w jednej puszce, idealnie ze sobą współgrają i tutaj zmiana biegów stoi naprawdę na mega wysokim poziomie i jest bardzo płynna nawet pod największym obciążeniem. Tu myślę, że dobrze można porównać do tego, jaką różnicę wprowadził SRAM wraz z prezentacją swojego najnowszego e, napędu Transmission, no to moim zdaniem tutaj e, ta pły, może nie tyle płynność, co lekkość, e, z jaką e, wchodzi nam bieg, nawet przy e, ciśnięciu z pełną mocą w pedały i pełnym wsparciem e, silnika jest naprawdę niesamowita i to, ta zmiana jest bardzo gładka. Dobrze, teraz e, trochę parametrów technicznych e, Piniona MGU. Po pierwsze mamy dostępne dwa warianty. Ten bardziej zaawansowany 1.12, w którym mamy 12, 12 biegów oraz troszkę prostszą konstrukcję, to jest Pinion MGU E1.9. Jak sama nazwa wskazuje, tam mamy 9 przełożeń. Ale wróćmy do naszego. No właśnie, 12 przełożeń. Bardzo szeroki zakres, bo to jest aż 600%, e, znacznie więcej niż oferują e, napędy klasyczne. No tutaj przypomnijmy: e, Eagle to jest 1052, czyli 520%. Shimano ma e, taki sam zakres, tutaj jest 600%, czyli e, te kilkanaście więcej. Podobnie jak w przypadku e, klasycznych napędów, jako że nie mamy e, przedniej przerzutki, no to oczywiście e, nie ma tutaj. E, E, także skoki pomiędzy kolejnymi e, przełożeniami są e, równomierne. E, I teraz tak, mamy tutaj 39 zębów z przodu, z tyłu zębatka 32. W moim odczuciu e, to największe przełożenie jest czyli to do do podjeżdżania najstromszych podjazdów jest mniej więcej na podobnym poziomie jak 1:1 czyli młynek w napędzie klasycznym natomiast ten zakres jest przesunięty w drugą stronę czyli to najtwardsze przełożenie do najszybszej jazdy pozwala nam na rozwinięcie znacznie większych prędkości tak jakbyśmy pewnie założyli zębatkę koło 40 czy nawet może i więcej do roweru MTB co jak wiemy raczej nie jest możliwe Mimo zmieszczenia dwóch komponentów w jednej puszce, producentowi udało się zachować stosunkowo wąski kufaktor, bo wynosi on 174 mm. Teraz tak, największa teoretycznie wada tego rozwiązania, czyli wyższa masa. Całość waży około 4100 gramów, czyli no na pierwszy rzut oka wyraźnie więcej niż te najmocniejsze, najbardziej zaawansowane silniki elektryczne na rynku, bo jak porównamy to choćby Bosch Performance Line CX czy Shimano EP8 ważą około 2,9 kg, natomiast jeśli dodamy sobie do tego masę napędu i tutaj jako przykład wziąłem sobie średnią półkę, czyli SRAM GX Transmission, który bez korby waży około 1300 g, no to okazuje się, że całe rozwiązanie piniona, do którego oczywiście musimy jeszcze doliczyć, bo o czym nie powiedziałem: 4100 g to jest masa samej tej puszki, do czego musimy doliczyć jeszcze manetki czy choćby pasek. Wynosi około, to jest około 200-300 g więcej, także tutaj tą różnicę można uznać w takiego typu rowerze za względnie pomijalną. Opowiedziałem już o napędzie. Który znajdziemy w E112, a teraz e, jeśli chodzi o same aspekty wspomagania, to tak: e, jednostka na papierze oferuje 85 Nm maksymalnego momentu obrotowego i e, szczytową moc na poziomie 800 W, czyli e, nieznacznie mniej niż e, wspomniany już. Choćby Shimano EP8 czy Bosch X Performance, które oferują około 10 Nm, momentu więcej. Natomiast przygotowując się do tego materiału, czytałem, że e, robiono testy i e, na hamowni wychodzi, że ten silnik tak naprawdę jest mocniejszy niż to, co deklaruje producent, e, i nawet przewyższa e, wartościami momentu obrotowego e, wspomniane już e, silniki od Bosza czy Shimano. E, I tu od razu mogę powiedzieć e, z moich odczuć, bo miałem okazję e, pojeździć. Na wszystkich tych wspomnianych silnikach, że e, MGU112 ma co najmniej równie dużą moc e, jak e, tamte silniki. E, plusem takiego rozwiązania jest również, e, przynajmniej w teorii, dużo lepszy rozkład masy, bo odciążamy e, tył roweru i wahacz, dzięki czemu e, lepiej pracuje tylne zawieszenie, a, a tą masę przenosimy e, nisko i pomiędzy osie, także e, zdecydowanie lepszy rozkład masy zarządzanie systemem Pinion powierzył zewnętrznemu dostawca, mianowicie skorzystał z rozwiązań szwajcarskiej, szwajcarskiej firmy Fit eBike Systems, która dostarcza nam zarówno oprogramowanie, którym możemy sterować całym systemem, jak i baterię UltraCore, którą mamy tutaj zainstalowaną. W tym przypadku korzystamy z 720 watogodzin, ale w bulsie mamy również możliwość założenia większej baterii, która ma aż 960 watogodzin pojemności. I od Fit eBike Systems mamy również manetkę do sterowania układem wspomagania, bo tutaj musimy zaznaczyć, że mamy jakby dwa osobne układy, tak? jednym jest układ wspomagania, a drugim jest napęd i zarządzamy nimi w jednej aplikacji, natomiast jeśli chodzi o napęd, to w tym przypadku Pinion zaprojektował swoją własną manetkę. Napędem sterujemy za pomocą manetki imitującej klasycznego trigera znanego z Shimano czy ze srama. E, trzeba przyznać, że manetka działa naprawdę bardzo fajnie. Pokry obydwa, obydwa guziki pokryte są e, gumą, dzięki czemu e, mamy pewny chwyt, palec nam się nie ześlizguje. E, jak również e, samo kliknięcie jest e, naprawdę bardzo fajnie wyczuwalne e, i doskonale wiemy, w którym momencie e, zmieniliśmy bieg. E, warto również zaznaczyć, że e, możemy dowolnie sobie zaprogramować manetkę i e, domyślnie. E, ten guzik, który jest z przodu, odpowiada za zmianę biegu na cięższy, a ten z tyłu na lżejszy, natomiast możemy to w aplikacji odwrócić. Tutaj w zasadzie nie mam większych uwag do działania manetki i sama zmiana odbywa się bardzo szybko. Niektórym, zwłaszcza użytkownikom z większymi dłońmi, większymi palcami, może tylko przeszkadzać to, że ten tylny guzik jest dosyć mocno schowany za przednim guzikiem, i no. Obsługa tego wymaga pewnego przyzwyczajenia. Mi to rozwiązanie pasuje, ale no zwracam uwagę, że tego miejsca tutaj jest stosunkowo niewiele. Tutaj też możecie zobaczyć, jak na sucho wygląda zmiana przełożeń i jak brzmi. Także jak widać, ta reakcja jest praktycznie natychmiastowa no a dźwięk jest wyraźnie słyszalny natomiast nie jest w żaden sposób uciążliwy i jest podob, podobna głośność jest zarówno jeśli zmieniamy bieg bez obciążenia jak i pod pełnym obciążeniem zmiana biegów jest bardzo szybka ale z jednym a tak naprawdę dwoma ale o co chodzi konkretnie pomiędzy jeśli dobrze liczę czwartym a piątym biegiem oraz ósmym i dziewiątym biegiem ta zmiana jest Wyraźnie dłuższa. Wynika to z tego, że e, mechanizm składa się z wielu zębatek i prawdopodobnie na tych dwóch przełożeniach układ zmienia dwie zębatki naraz. Także trochę to przypomina, jakbyśmy wrzucali jednocześnie, zmieniali przerzutką tylną oraz wrzucali na blat. Natomiast jest to wyraźnie szybsze. Nadal tak samo działa pod obciążeniem jak przy każdych innych biegach, tylko po prostu ta zmiana jest trochę dłuższa. Domyślnie natomiast układem wspomagania sterujemy za pomocą manetki w formie takiego pierścienia, która znajduje się przy lewej klamce hamulca. I teraz... Ruszając do góry zwiększamy poziom wsparcia, natomiast ruszając w dół odpowiednio zmieniamy ten poziom wsparcia. Dodatkowo mamy trzeci guzik, który możemy zaprogramować tak, aby pełnił jedną z dwóch funkcji. Pierwszą z nich jest w trakcie jazdy, jak pedałujemy, naciśnięcie i przytrzymanie tego guzika włącza tak zwany boost, czyli pełną moc. Alternatywnie, w ten sposób możemy uruchamiać funkcję walk assist, którą również można sterować na dwa sposoby, bo jeśli nie mamy zaprogramowanej w tym guziku, to poprzez przesunięcie dźwigni do przodu, po chwili rower zacznie nam jechać. W... Jechać, no i tyle po prostu. Tak, jechać. To się da, da, jechać. Dobrze. Okej. Okay, ta... Tak jak ergonomia pracy manetki jest naprawdę ok i steruje się nią łatwo i intuicyjnie, tak mam pewne zastrzeżenia do jej samej pracy, A mianowicie potrafiła ona się czasami blokować i nie wracać do swojego punktu wyjścia. Także nie wiem, czy to jest kwestia tego konkretnego egzemplarza, bo redukcja na większy tryb zawsze działa dobrze. Tak, tutaj na przykład teraz widzicie, potrafi się to przyblokować. O, zaczęła działać. Tak jak mówiłem, cztery poziomy wspomagania idą od najsłabszego do najmocniejszego: Eco, Flex, e, Flow i Fly. Rozumiem się one oczywiście Maksymalnym dostępnym momentem obrotowym, ale również reakcją na nacisk na pedały ze strony jeźdźca, czyli im wyższy ten poziom, tym ta reakcja jest bardziej dynamiczna, no właśnie, bo na tych dwóch najwyższych poziomach, czyli na flow i fly, mamy dostępny taki sam, czyli maksymalny moment obrotowy, który, tak jak mówiłem, wynosi 85 Nm oraz poziom wsparcia do 400%, natomiast różnica pomiędzy tymi dwoma trybami sprowadza się do korelacji tego jak my naciskamy na pedały z tym co dostajemy od silnika czyli w tym najmocniejszym trybie fly praktycznie cały czas dostajemy pełną moc i bardzo dużą dynamikę natomiast jeśli chodzi o tryb flow który tutaj przyznam że jest moim ulubionym bo no właśnie bo on bardzo dobrze jakby koreluje z tym jak my pedałujemy czyli im mocniej my naciskamy na pedały, im dynamiczniej jedziemy, tym więcej e, wsparcia, feedbacku dostajemy od e, silnika, dzięki czemu te odczucia zjazdy są e, najbardziej e, takie naturalne i zbliżone do tego, e, jak czujemy się jeżdżąc na rowerze analogowym zarówno napędem jak i układem wspomagania zarządzamy poprzez aplikację Fit eBike i teraz z ciekawych rzeczy, które możemy w niej zrobić, to choćby dopasować każdy z poziomów wspomagania do naszych preferencji, także możemy zmieniać takie parametry jak właśnie maksymalny dostępny moment obrotowy, szybkość reakcji na nasz nacisk czy dynamikę, o której już przed chwilą wspomniałem. W aplikacji możemy sobie również skonfigurować działanie napędu, i tutaj głównie chciałbym powiedzieć o jednej funkcji, a mianowicie preselect. Polega to na tym, że w momencie, kiedy na przykład wjechaliśmy z niewielką prędkością na szczyt jakiegoś podjazdu i zaczynamy zjeżdżać, to wraz ze zmianą prędkości trzeba podkreślić, że my w tym momencie nie pedałujemy, ale no to jak zwykle na zjeździe wraz ze zmianą prędkości układ napędowy sam zmienia biegi tak abyśmy rozpoczynając pedałowanie przy prędkości z którą w danym momencie jedziemy zawsze byli na dobrym biegu i dobrej kadencji a nie że zakręcimy taki pusty obrót póki nie zmienimy sami biegów no to jest funkcja która jest naprawdę bardzo przydatna szczególnie dla osób początkujących ale również dla tych bardziej zaawansowanych które jadą w terenie którego nie znają no pewnie każdy z nas nieraz spotkał się z sytuacją gdy nie zdążył zredukować, bo po szybkim zjeździe okazało się, że trzeba zrobić jakąś nawrotkę i wjeżdżamy na stromy podjazd. Nie zdążył przeredukować odpowiednio biegów i strzelał nimi w ostatniej chwili, co e, mogło powodować e, zerwanie łańcucha. Albo właśnie e, wjechał na szczyt jakiejś górki, zaczął zjeżdżać, zapomniał, że nie zmienił e, biegów i też chciał zakręcić i miał kilka e, luźnych obrotów. Tutaj e, ten system zmienia te biegi e, za nas, dopasowując e, właśnie bieg do tego, z jaką prędkością Prędkością jedziemy i muszę przyznać że działa to e, naprawdę dobrze bo za każdym razem e, miałem dokładnie taki bieg jaki powinienem mieć przy założonej kadencji a tutaj warto jeszcze podkreślić że tą kadencję z jaką możemy zacząć pedałować przy danej prędkości możemy ustawić sobie sami e, myślę że moje wrażenia zdążyłem już e, gdzieś tam między słowami w większości e, przemycić natomiast chciałbym to wszystko e, podsumować w jednym miejscu także tak z mocnych stron to na pewno niezwykle precyzyjna e, i taka bardzo e, lekka zmiana przełożeń, no nie zdarzył mi się ani jeden e, miss shift, nie ma tu żadnego e, jakiegoś twardego strzelania, zarówno e, jeśli redukujemy biegi, jak i e, wrzucamy na twardsze. I tutaj nie ma znaczenia, czy e, zmieniamy te biegi e, pedałując lekko, nie pedałując w ogóle, no właśnie, to jest jeszcze olbrzymia zaleta, o której nie powiedziałem, mianowicie no możemy zmienić sobie bieg nie pedałując, także... E, OK, robi to, może to za nas robić e, ta funkcja, e, o której już wspominałem, tego Preselecta. Natomiast jeśli włączymy sobie w pełni manualny tryb, to nadal możemy e, zmieniać te biegi na zjeździe, nie pedałując, także, a, a nie możemy tego zrobić e, w zwykłym napędzie. E, no ale tutaj, jeszcze dobra, niech będzie wspomnę, jest pewna wada, czyli to delikatnie, e, wolniej, delikatnie wolniejsza zmiana na tych dwóch biegach o których powiedziałem, ale no ogólnie e, nie psuje to e, super pozytywnego odczucia z działania napędu. Plus ten super szeroki zakres 600%, o którym też mówiłem, no jest to więcej niż e, możliwe jest w jakimkolwiek konwencjonalnym napędzie. E, teraz przechodzimy płynnie do silnika. Tutaj ten poziom wspomagania jest e, naprawdę bardzo duży, ta jednostka jest naprawdę e, bardzo mocna, ale jednocześnie nie jest agresywna, bo ja spotkałem się już z takimi silnikami, które, owszem, i na papierze, i w rzeczywistości. E, Oferują bardzo dużą e, moc, natomiast e, działają tak mocno agresywnie i nieprzewidywalnie, wie, w, gdzie e, bardzo łatwo, tak naprawdę, stracić e, kontrolę nad rowerem. E, tutaj e, to działanie jest naprawdę takie bardzo, bardzo dobrze skorelowane z tym, co my dajemy od siebie. Także nie ma takiego ryzyka, że delikatnie naciśniemy na pedał i ten rower już spod nas wyjedzie. A jednocześnie ta maksymalna moc, jeśli naprawdę mocno ciśniemy w pedały i chcemy pokonać jakieś, jakąś większą przeszkodę, nam na to pozwala, bo rower jest naprawdę bardzo mocny. Dokładną specyfikację techniczną Piniona MGU112 znajdziecie w artykule na naszym portalu www.bike. .pl. Zostawcie proszę komentarze pod tym materiałem, jakie jest Wasze zdanie, jak będzie rozwijał się rynek elektryków, ale też również rowerów analogowych i czy rozwiązanie, gdzie napęd zostaje przeniesiony do skrzyni biegów znajdującej się w ramie ma swoją przyszłość. Dzięki, cześć!